Karmel, szanowni państwo, no byłoby to bardzo miłe, gdyby nie te 72 lata. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pamiętają o mojej rocznicy i którzy to tak pięknie zorganizowali. Ale jako rewolucjonista i polityk muszę włączyć coś tu politycznego. Szanowni państwo, w naszym pokoleniu udało się usunąć wiele niezdrowych podziałów Polski, Europy i świata. Te podziały hamowały nasz rozwój. Podziały na różne systemy ekonomiczne, na różne systemy polityczne, podziały na granice nieprzepuszczalne i wiele innych nasze pokolenie usunęło. Ale to jest połowa zadania, jakie stoi przed tym pokoleniem. W miejsce usuniętych rzeczy trzeba, wyciągając wnioski, zaproponować nowe rozwiązania. Bo jeśli nie zaproponujemy, nie poprawimy starych rozwiązań, no to będzie to wszystko podobne do przeszłości. Stary układ wypracował struktury i programy i to się jakoś trzymało. A ponieważ to zburzyliśmy, musimy dokonać uzupełnień i poprawek. A pytania są fundamentalne. Jeśli znosimy granice, wprowadzamy euro, no to musimy zauważyć, że każde państwo w tamtym układzie miało trochę inne fundamenty. I trudno jest coś dużego zbudować na tak wielkich różnicach, nie tylko rozwojowych, nie tylko ekonomicznych, ale w ogóle na różnicach. I dlatego prosiłbym państwa przy okazji tej rocznicy, abyście zastanowili się nad fundamentami naszej budowy. Ja na ten czas zaproponowałem, byśmy uzgodnili 10 laickich przykazań dla Europy. Laickich. Gdyby to się udało, byśmy mieli wspólny fundament, który by pozwolił na inne budowle. I to jest zadanie podstawowe dla nas. Potem byłoby pytanie o system ekonomiczny, nawet o demokrację. Ja głęboko wierzę, że my, którzy dokonaliśmy takiego dzieła, jesteśmy w stanie wyprowadzić Polskę, Europę i świat na właściwy rozwój. A teraz jeśli chodzi o uwagi, że tak trochę narzekamy na rodaków. Szanowni państwo, to nie jest tak do końca tak. Zawsze, kiedy były wielkie problemy, Polacy sobie z tym poradzili, ale potem było trzeba znaleźć rozwiązania. Tak jak teraz. Mamy wolność. Otworzyliśmy epokę globalizacji. Ba, w ekonomii już zastosowaliśmy globalizację. Każdy, kto ma pieniądze, może w tym kraju coś sobie kupić, a rodacy nie mają takich pieniędzy. Jak każdy się ogląda, powoli bogaci, to dochodzi do wniosku, no tak, mają globalizację, no ale my zostaliśmy bez niczego. Czy mało rodaków nabyło te własności nad Wisłą zgromadzone? I czy w takim stanie rzeczy nie można mieć wątpliwości? Czy można się z tym zgadzać? Ktoś zdążył, komu się udało, a komu się nie udało. Dlatego w tych rozliczeniach wszelkich, w tych pretensjach też wielkich, zastanówcie się nad tym, szanowni państwo, skąd to się bierze. Inne kraje wywalczyły, coś to potem się toczyło, już nikt im nie przeszkadzał. A u nas wciąż ktoś nam przeszkadza. I stąd też takie postawy i takie zachowania. Jak przestaną nam przeszkadzać, jak to, co zaczęliśmy budować, jak nasze położenie, które było czasami przekleństwem, stanie się błogosławieństwem, to my tych niedobrych cech pozbędziemy się. Ja głęboko w to wierzę. Głęboko też wierzę, że pod kierownictwem naszej pani premier to wszystko powoli, z trudem ułożymy i powiedzą o naszym pokoleniu.
nie tylko burzyli pięknie, pokojowo, ale wyciągnęli wnioski i wyprowadzili kraj, pomagając Europie i światu w poprawianiu struktur i programów. I tak nas będą oceniać pokolenie tego państwu i sobie życzę. Wy to zrobicie, a mnie podziękują. Kwiaty dla pary prezydenckiej i dla pani premier. Dziękujemy bardzo panu prezydentowi.